Dla mnie takie laboratorium jest w dużej mierze taką demokratyczną pracą, taką pracą w grupie, taką pracą, gdzie my spotykając się dookoła jakiegoś tematu, coś nas w tym temacie porusza, mamy jakieś bardzo różne formy, które chcemy sprawdzić, jakieś bardzo różne wątki, które chcemy sprawdzić i trochę idziemy za, no jakby wspólnie sobie uzgadniamy, co robimy dalej. Ja nie czuję tego tak, żeby to była seria moich pomysłów, które ja sobie wymyśliłam przed przyjazdem tutaj i teraz konsekwentnie robię serial w tych 6 odcinkach, tylko tak, że coś właśnie, że poza tymi bodźcami, które docierają do mnie, no to są jeszcze bodźce, które docierają do całego zespołu, my sobie to konfrontujemy, zderzamy, uzgadniamy, że coś interesuje nas najbardziej, że coś chcielibyśmy sprawdzić, że może właśnie nawet mamy taką potrzebę, żeby sprawdzić jakąś formę, jak to zadziała, jak nam się będzie to oglądało, czy jak to będzie się oglądało widzom. Bardziej myślę o tym jako o takim etapie pracy zespołowej, o takim etapie, w którym wszyscy sobie z czegoś czerpiemy, możemy sobie później wnioski z tego przełożyć na pracę, możemy jakoś rozwijać tą historię. Mniej myślę o tym jako o właśnie konstruowaniu spójnej formy w tym momencie.